jak to jest być człowiekiem, który nie może się ruszyć nawet na metr samemu, który zbudował tak wielką własną legendę. Cieszę się, że mogę tu być. Cieszę się, że mogę być częścią CCC. Wiem, że CCC sprzedaje mój brand Shaq. Chcę, żeby wszyscy w Polsce wiedzieli, że są to buty doskonałej jakości. Mój brand to tak naprawdę dobra zabawa i dostępność cenowa, więc idźcie do CCC, zobaczcie, fantastyczna rzecz. Jeżeli nie chcecie płacić wysokich cen za te inne buty, to macie najlepszego gracza na świecie, który pozwoli wam jak najlepiej wyglądać. Była tylko jedna osoba, do której skręciłeś, żeby podać jej rękę. I nie wiem, czy wiesz, był to mój 6-letni syn. Shaq brand tak naprawdę to jest właśnie dzieci. Dostępność tych rzeczy dla dzieci, no, które powinny się bawić. Co jeszcze ci w życiu nie wyszło? Bo to, co ci wyszło, to my wszyscy wiemy. A co ci nie wyszło? Otaczam się dobrymi ludźmi, którzy dla mnie pracują z Polską, z CCC, robię fantastyczny biznes. Shaq brand będzie tutaj. Zabawa, dostępność cenowa. Chcę, żeby wszyscy skoczyli do CCC, zobaczyli, jak to wygląda, więc jestem człowiekiem szczęśliwym. Czy to ci się nie mieszało w głowie? Kiedy masz być groźny, a kiedy masz być uśmiechnięty? Czy łatwo tak przechodzić z jednego stanu do drugiego? Marce Shaq ze wszystkim innym jest taka, że moja jest dostępna cenowo. No i naprawdę wiem, że ciężko zarobić te duże pieniądze. Chcę, żeby mieli możliwość dobrej zabawy, jedzenia, żeby mieli jak najlepszej jakości towaru. Cały czas zmierzasz w kierunku biznesu, no to porozmawiajmy chwilę o tym biznesie. Ja nie jestem skądś tam, gdzie można wydawać setki tysięcy dolarów na buty. Moja rodzina naprawdę musiała mi budować mi takie buty, które były dostępne cenowo. Więc musiałem mieć te buty, chciałem wiedzieć, że ludzie, którym mogę pomóc, będzie mieli buty jak najlepszej jakości, dobrze wyglądające, dostępne cenowo, mogę im to dać. I to jest dokładnie to, o co warto walczyć. Jaka jest różnica między tobą a pozostałymi koszykarzami? Byłeś zbyt duży, żeby się potknąć? Moje przesłanie jest takie samo w każdym kraju, do którego jadę. Dostępność cenowa, jak najlepszy smak, dużo zabawy. Nie chcę liczyć nie wiadomo ile 200-300 dolarów za buty, to by było po prostu nie fair. Chcę, nie wiem jak twoi rodzice, moi nie mogli sobie na coś takiego pozwolić. Chcę, aby każdy dzieciak mógł sobie pozwolić na najlepszy sprzęt sportowy w Polsce, na świecie, buty, najlepsze jakie mogą. Jak połączyć te dwie sprzeczności? Z jednej strony ktoś skromny i uprzejmy, z drugiej ktoś, kto bardzo wie, co znaczy i co może znaczyć w przyszłości. Moja dyscyplina pozostaje taka sama. Kocham rodziny, szanuję rodziny, nigdy nie będę im liczyć strasznych pieniędzy za buty. Ja pieniądze już zarobiłem, nie muszę zarobić na tych butach. Chcę, żeby dzieci miały najlepszej jakości sprzęt sportowy na nogach, żeby czuły się w tym dobrze, żeby były na to stać. O to chodzi w marce Shaq. Dostępność cenowa, zabawa, jak najwyższa jakość, więc tak naprawdę mamy już masę innych błędów, które będą 500, 600, 700 dolców liczyło za parę. My tego nie zrobimy. Jak się składa z dwóch samochodów jeden? Na czym to polega? Ale tak, są ludzie, którzy myślą inaczej, ale ten brand, tutaj zabawa, dostępność. Chcemy, żeby dzieci się dobrze bawiły. Nie ma sportowca, który miałby nazwisko większe ode mnie. No może jeden. Wszyscy inni są poniżej. Mike może być jedynym, który jest na moim poziomie albo wyżej. Każdy inny w butach zawsze będą niżej. To od początku był gotowy biznes niemalże, tylko musiałeś zrobić swoje, czyli zostać najlepszym koszykarzem na świecie. Ale jak się to skończy, chcę po prostu być zapamiętany jako biznesmen, doskonały biznesmen, dlatego jestem tu w Polsce, pracując z CCC. Wiem, że Polacy mogą jeszcze nie wiedzieć, jakie jest moje przesłanie, dlatego powtarzam. Dostępność cenowa, świetnie wyglądające buty i nazwisko, myślę, które jest to wzbudza ciekawość. Dokładnie, możemy chwilę jednak porozmawiać też dokładnie o koszykówce, czy masz tej koszykówki już po dziurki w nosie? Na pewno tu będę, przecież pracujemy z CCC właśnie po to, żeby robić te reklamy też w Polsce. Mam nadzieję, że Marcin Gortat też da radę się do tego ściągnąć. Na pewno będą reklamy, na pewno będziemy wracać. Czego się panowie przede wszystkim dowiedzieliście o osobie, którą i tak mam wrażenie dobrze znaliście? Że jest bardzo duża dostępność i niskie ceny. To na pewno.